Cześć, z tej strony Anton, witam was w drugim odcinku na serii Medieval Machines Builder, gra której premiera zaplanowana została na 19 lutego. Jesteśmy na rozdrożu, bo w sumie tak, to jest drugi etap tutaj tej gry. Ja już tam wszedłem przez przypadek, w trakcie jestem, ale tylko przeczytałem sobie historię wstępną i wyszedłem. Tak więc zaczynamy! Po ataku wojsk naszego królestwa wszystkie przygraniczne osady wroga zostały opuszczone. Mieszkańcy tych osad zabrali ze sobą cały swój dobytek oraz stada zwierząt. Pozostawiły za sobą jedynie opuszczone domostwa i zagrody. Tereny te stanowić będą pierwsze obszary do osiedlenia dla naszych poddanych. Jednakże Rada uznała za stosowne przeprowadzić dalsze testy polowe oraz sprawdzić twoje ogólne umiejętności operowania katapultą. Czyli dzisiaj będziemy chyba strzelali, tak podejrzewam. W tym celu wyznaczamy jedną z najuboższych wiosek. Uwaga, będziemy rozwalać wioskę usytuowaną w miejscu o niewielkim znaczeniu strategicznym jako pole treningowe. Doskonal swoje umiejętności, doskonal się i ucz się na popełnianych błędach. W tej kampanii wojennej nie ma miejsca na błędy. Tak więc będziemy dzisiaj chyba to, co tygrysy lubią najbardziej, będziemy non-stop naparzali tą kolubryną. Ło, tak szybko od razu wszedłem. Dobra, dotarłem do opuszczonej wioski, a katapulta stoi gotowa. Pora udowodnić, że znam się na rzeczy. Dobra, będziemy udowadniać. Uwielbiam udowadnianie. Teraz gdzie jest tak? Katapulta stoi. Tak więc fajnie, na tym rozdrożu będzie. Gdzie będziemy ładować? Ale mam generalnie tak, zniszcz budynki. No to w sumie, co tutaj, instrukcja obsługi jest dosyć łatwa. Teraz tak, wow, jakieś nowe kamulce mam. Uwaga, wiązka małych pocisków kamiennych. O, to brzmi ciekawie. Czy są jeszcze jakieś inne? Nie, dobra, na razie tą wiązką będziemy ładowali. Się zastanawiam, czy może będą jakieś, tutaj są jakieś kamienie, ale niekoniecznie one będą tutaj potrzebne. Dobra, ładujemy sobie na kolubrynę, którą w poprzednim odcinku wybudowałem. I teraz tak, mamy trochę więcej już pojęcia. Czyli tak, mam rozwalić w ogóle całość? Czy tylko... Nie, no, widzę, że jest ustalone, cel jest ustalony na bramę. No dobra, no to sobie odpalimy strzał. Uwaga, będziemy lecieć. Nie, nie. To, o się wystraszyłem. Lecimy. A, już wiem, o co chodzi. To jest fajne. To jest nawet jeszcze lepsze niż było tamto. Zdecydowanie. Bo tutaj mamy większe pole rażenia. W tym sensie, że razimy większą powierzchnię. No, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Dobra, teraz tak, zmieńmy sobie. Może zacznijmy od jakiejś... Tam jest jakaś wieża. Dopiero 1% został zniszczony. Ole, tu będzie niszczenia. Jaka tu będzie... Ile tutaj będziemy musieli niszczyć? Dobra. Zostawmy sobie przy tym terenie. I... To nie wiem, czy to myszką to się... Tylko myszką im wyłącznie sterują. No to tak. Widzę, że tam daleko. Przenieśmy się na tamten domek. Tylko, że to naprawdę bardzo duże przesuwania jest. Dobra, powiedzmy... A nie, już wiem jak... Nie, dobrze, to nawet nie trzeba przesuwać. Nawet nie trzeba wciskać tej klawiszy, tego klawisza myszki. No ja tam próbowałem wciskać. Teraz tak. Chyba mam źle ustawienia. Zaraz to zmienię. Za szybko mi myszka lata i dlatego jak opętany. Bo ja tam wszedłem sobie w ustawienia, chciałem wyłączyć dźwięk. No to sobie myszkę źle ustawiłem. Typowe. No, teraz to jest lepiej, zdecydowanie, czyli tak, mamy to i możemy już ładować od razu, co nie? Jest ten domek ustawiony, spoko. Dobra, czyli lecimy z tym. Jakie będą obrażenia? Takie sobie. Czyli tu będzie dużo strzelania. Czyli co teraz muszę podnieść? Mogę przesunąć troszkę w prawo. Troszkę w prawo się przesuniemy. Tylko, że tak, no właśnie, znowu mam się uczyć dzisiaj na błędach i to jest błąd. Nie powinienem tak robić, najpierw trzeba załadować, no, tylko, że tak, najpierw trzeba naciągnąć, ale o, fajnie mogę naciągać i dopiero załadować. W przeciwnym przypadku nie ma sensu tutaj w ogóle kierować, bo nie będziecie widzieli, gdzie to się kieruje. Dobra, tutaj ustawimy. Dobra. Tak więc jest następny strzał. I... elegancko. No, teraz to tak porządnie trafiłem. Teraz należałoby... w sumie... może dokończymy ten dom. Dopiero 7% tutaj. Tylko, że tak. Musimy się nauczyć tych odruchów bezwarunkowych. Czyli najpierw naciągnij, później załaduj, a dopiero celu. Bo ja to tak jak bardziej jak karabin maszynowy próbuję to traktować, nie? Dobra. A jednak to nie było aż tak hop-siup, lekko, łatwo. Dobra, teraz tylko, no w dobrym kierunku jestem, tylko że muszę zwiększyć dystans, czyli o coś takiego. Nie no, to mi się spodobało, jednym strzałem. I tu teraz załaduj. Czy to jeszcze raz powtórzyć bym chciał? Może lekko skręcić, bo tam widzę, że ten domek do końca nie został rozwalony. Dobra, powtórzymy to tylko. No dobra, te ściany zostały, ale nie wiem, czy to muszę na 100% ogarniać, czy tak tylko na mniejszy procent. W ogóle 14% już jest. Zaraz policzymy sobie domki, ile jest tych celów. O, tutaj jest gęstsza zabudowa. Tutaj trzeba będzie to ustawić. Nie taki samotny domek, tylko tutaj. Bo teraz mamy tą amunicję taką, że wiecie, ona jest bardziej taka rozproszona, tak więc to chyba ma sens, taka taktyka. Co nie? Zaraz sobie wycelujemy. Najpierw tak. Obrócę to właśnie gdzieś w tym kierunku i teraz długość tylko trzeba będzie zmienić. No i tu będziemy ładowali w tym kierunku bardziej. Zmienię sobie tutaj. O, skrócę. Tylko żeby to na dach bardziej poszło. Tylko nie widzę tego aż tak bardzo dobrze. No ale dobra, mam nadzieję, że... o, to jest chyba na dachu teraz. Tego pierwszego budynku. Jaka jazda! Myślałem, że to jest jakiś budynek, ale strzeliłem w wieżę. A wieżę generalnie, tylko z tej strony... aha, no bo za drzewem to było i mi przeszkadzało. Może stanę sobie z tej strony, bo patrzę, jak to wygląda. Ciekawe, czy ja tam mogę pójść. Nie, niestety nie. Czy nie, no w sumie dobrze tylko przenieść wyżej dalej ten ogień skuteczny, tak? Żeby było dalej. Ja myślałem, że to jest dom, a tam była wieża. A w którą strzelić, żeby strzelić, to było tak, jak było w pierwszym odcinku, żeby w podstawę ładować generalnie. No ale dobra, jakieś tam zniszczenia są? 14%. Teraz sobie wydłużymy po prostu i przeniesiemy ten ogień na tamte zabudowania za... tam jest jeden domek. Ciężko się to steruje z tego punktu to jest ciężko wycelować. Ciekawe, czy jak sobie stanę z boku, to ja będę widział? Dzisiaj trenujemy, tak więc wydaje mi się, że jest ok. Dobrze. I lecimy teraz. No, gdybym... no dobra. Powiedzmy, że jestem zadowolony. 19%. Dobra, następne. Nie wiem, czy powtórzyć, czy skrócić ten kąt. Skrócimy go troszkę. Bliżej. Czyli w przednią część tego dachu strzelimy. Dobra, jeszcze sobie sprawdzimy z drugiej strony. No, podczas bitwy, no to ciężko by było tak sobie sprawdzać. Dlatego powinien być dowódca, który by tym kierował. O, bliżej, dalej tam i tak dalej. No dobra, teraz lecimy, strzelimy sobie z tym i teraz powinniśmy rozwalić już ten dom. Olo, odstrzeliło. Dobra, spoko. 25%. Nie wiem, czy będę jeszcze tam... nie, no powtórzę jeszcze salwę. Jeszcze salwę sobie powtórzę. Tak, no bo przy tych samych ustawieniach tam są jeszcze jakieś tam ściany, a z racji tego, że tych kul mam dużo, to sobie mogę powtarzać, bo gdyby amunicja była jakoś tak bardziej ograniczona, no to wtedy musiałbym uważać z tym. A teraz poprawimy? Nie, niewiele się tutaj zmieniło. Chociaż nie, 2%? Dobra, spokojnie. To jest... każdy procent się liczy, nie? Odległość wydaje mi się, że jest spoko, tylko troszkę trzeba by przekręcić w prawo. A mi się wydaje, ale nie, z tej strony tylko można, dobra. Troszkę, o tak powiedzmy, chociaż nie, zobaczmy najpierw ten domek. sobie strzelimy. Dlaczegoż by nie? Najpierw spróbujemy ten. Może przeleci tam dalej. Zobaczymy. Dobra, strzel. Jak to po... Oj, za blisko. Ale nie, trafiłem. O, jak fajnie, jak się w ziemię uderzy, to fajnie to wygląda. Dobra, czyli na tej pozycji, to tylko przesuń to, jednak skręcić w prawo trzeba. Wygląda to obiecująco. Idealnie w dach możemy uderzyć. Dobra. Jak to będzie wyglądało teraz? Nie, no fajnie. Powtórzmy. Zdecydowanie. Jeszcze raz. Powtórzymy. Mógłbym troszkę to skręcić nawet w lewo, ale... Nie, no powtórzymy. Tej amunicji jest dużo. Co innego, jakby była jakaś tutaj bitwa i żebyśmy musieli szybko to robić, ale... No właśnie, o to mi chodziło, że ten rozrzut jest na tyle duży, że spokojnie może nawet jeszcze jeden raz strzelimy sobie. Tak więc ta amunicja jest zdecydowanie lepsza. Zresztą w poprzednim odcinku była taka informacja, że tu będą różnego rodzaju amunicje stosowane. A tutaj tak już słabiej to wyszło. Dobra, teraz przeniesiemy się na następny budynek. W lewo. Dobrze, idealnie. Jeszcze sobie tylko spojrzymy, jak to wygląda z tego ujęcia. Chyba za daleko jest. Mam wrażenie, że za daleko jest, co nie? No dobra, ale strzelmy sobie. Strzelmy. Bo generalnie tutaj chyba z tym strzelaniem najbardziej mi się to podoba. No, za daleko? Tak. Ciekawe, czy drzewo bym skosił. Zdecydowanie za daleko. No czy może nie aż tak zdecydowanie, ale troszeczkę możemy zmniejszyć siłę. Tutaj. Ewentualnie gdybym zmienił kąt, to już bym ładował w tamten następny budynek. Dobrze mówię? Dobra, to sobie... O, tak. Wystarczy. Chyba kąt jest spoko. Dobra. A może jeszcze troszeczkę... Nie, dobrze jest. Tak więc strzelimy. Ale teraz duży rozrzut był. To może i nawet lepiej. Dobra, powtórzmy strzał. Nieźle. Chociaż no, nie wiem, czy aż tak nieźle, ale dobra, powtórzyliśmy sobie ten strzał. Jeszcze raz spróbujemy powtórzyć, bo to teraz patrzałem, że te kule jak lecą, to one się tak dziwnie zachowują w locie. Nie jest to taki lot balistyczny bardziej, tylko tak, zobaczcie, nie, akurat teraz się w miarę odpowiedzialnie nie, zmieniają troszeczkę. A, już wiem, o co chodzi, te czarne to nie jest kula, tylko to jest ten mój celownik. Typowe dla Antonek. Mówię, o co chodzi. Dobra. Zwiększyłem troszkę dystans. Tym razem, mam nadzieję, zniszczę ten ostatni budynek. Znaczy nie ten ostatni, tylko ten środkowy. No, tam niezły damage był. Całkiem niezły. Zadowolony jestem. Z tego 50% już ponad budynków zniszczonych. Tak więc w połowie drogi jestem, a jestem dopiero na rozgrzewce. Dopiero, tak? W sumie powtórzymy to, tylko czy zwiększyć siłę będzie potrzebował. Szkoda, że tu jest to, bo nie widzę tego dobrze. W sumie powinienem rozwalić tą wieżę pierwszą. Autentycznie. I chyba wrócę do tego za chwilę. Wkrótce, bo nie widzę w ogóle, o co kamon tam jest. Ustawiłem sobie strzał na mur, tylko trzeba będzie chyba lekko skręcić w prawo. Dobrze, tak, lekko w prawo, żeby po osi symetrii uderzyć, chociaż tam będą mi tak... Chociaż nie, no teraz jest inna amunicja, to trzeba wziąć pod uwagę też. Dobra, strzał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nieźle. Teraz tylko lekko podnieść, lekko przesunąć ten tor lotu. I będzie, tylko tak tutaj, i będzie fajnie. Tyle chyba wystarczy. Ile tych procentów? 55, dobra. Lecimy z tym. Ach, ładnie. Teraz chyba powtórzę ten strzał. Jaki efekt? Dobra, teraz tylko podnieść. Nie wiem, dlaczego tutaj amunicja zawsze jest po przeciwnej stronie tego naciągu i trzeba biegać za dużo, tak jakby stało sobie tutaj, tylko pyk, pyk i było elegancko. A, dobra. To teraz trzeba troszeczkę podnieść, przenieść troszeczkę dalej ten... O, może za daleko. Dobra. I palimy strzał następny. Leci... O, ale tutaj rozproszenie dosyć duże było. Kawał płotu rozwaliłem. No, powiem wam, że tutaj jest troszeczkę trudniej, jak gdyby, no te ustawienie, znaczy z jednej strony jest to fajne, ponieważ jest większe rozproszenie, natomiast w przypadku jak macie te duże kule, to jest to bardziej pewne, znaczy wiesz dokładnie gdzie trafisz, natomiast tutaj, no to jest jakiś środek promienia rozrzutu, powiedzmy, teoretycznie tak ustawiamy sobie, nie? I jak strzelimy, no to te małe kamulce lecą sobie gdzieś tam. Dlatego powtórzymy ten strzał i może być inny wynik już, nie? O, proszę bardzo. Jeszcze raz powtórzymy. Większe rozproszenie jest takie. Dobra, i jeszcze raz strzał. I pewnie też coś trafimy teraz. No i proszę bardzo. Zawalisz się? Nie, no zawal się. Jak ty się masz nie zawalić? Nie zawaliłeś się? Skandal? No to znowu powtórzę tylko. Skandal, nie zawalił się normalnie. Może siła rażenia tej amunicji nie jest aż taka duża też. No teraz to... nie trafiłem w ogóle. No jeszcze raz, ale jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To jest sesja taka treningowa, tak? Zobaczymy co teraz. A teraz, proszę bardzo, trafiłem. Teraz tylko lekko przednieść ten... ale zniszczenia jakie potężne tutaj zadałem wrogowi. Jaka jazda. Dobra, tylko podniesiemy to. Zobaczcie, tam jakieś budynki, tam jakieś... chaty chłopów rozwalałem, a tutaj... Pff, dobra, może niekoniecznie to było celem. Ale powiedzieli sobie, że mogę sobie przetestować na tej całej wiosce. To sobie testuję, nie? Wow! To jest fajne. To jest fajne. 8%. To jest naprawdę fajne. No to w takim układzie nie będziemy tam tych chacin rozwalać, tylko na tą wieżę się przeniesiemy i tyle, nie? Lepiej to się robi jednak strzałkami, zdecydowanie strzałkami się lepiej, niż myszką. Zobaczcie, to płynniej i szybciej jest. No i fajnie. Jest kilka takich już rzeczy, które tutaj odkryłem. Dobra, wydaje mi się, że taka pozycja może serią 4 strzały tutaj oddamy i będzie gicie, nie? Zobaczymy. To jest ustawione teraz katapulta na tą pozycję. Amunicja jest taka jaka jest. Dobra, pierwszy strzał. Możemy troszkę skorygować go. Troszkę skorygujemy go jednak w prawo. Dobra. Bo wydaje mi się, że będzie to fajniej. Dobra, pyk. I strzałeczkami jednak lepiej się to robi. Zdecydowanie myszka. Nie. Strzałkami się generalnie fajnie to steruje. Tym. Ciekawe, czy joystickiem można by sterować. To by było fajne. Dobra. Dlaczegoż by nie zresztą? O! No i proszę bardzo! O to chodziło w tym zadaniu. Zdecydowanie tutaj chodziło raczej o tych budynki o charakterze jakimś militarnym niżli chałupiny jakieś. Ale dobra, spoko. To był taki trening i w sumie cieszę się bardzo, że dużo znowu rzeczy się nauczyłem, autentycznie. Zdecydowanie polecam wam sterowanie tym ustrojstwem za pomocą strzałek. Jest szybsze, dokładniejsze i generalnie ta amunicja jest taka, że ma taki duży rozrzut, przynajmniej w tej konfiguracji, że niekoniecznie po każdym strzele trzeba zmieniać sobie gdzieś tam ustawienia, bo można na przykład cały czas w to samo miejsce ładować i te kule mają pewne rozproszenie i będą niszczyły nadal Tak więc trochę inna amunicja, tak więc więcej się tutaj nauczyliśmy. Dobra, przyciśnijmy ten... Czyli co, zakończyliśmy, tak? Koniec ćwiczeń. Mogę przejść do punktu, ale to mogę tam przejść, zobaczyć, spenetrować tam, czy coś? Czy koniec ćwiczeń? Przejść do celu, nie, no to już do jakiegoś celu muszę tam przejść. Naprawdę? Mogę jeszcze sobie tam coś porozwalać? O ile rozdroże było rozgrzewką, to teraz czas na samotną wieżę. Przede mną mój aktualny cel, wieża obserwacyjna. Już niedługo jej gruzy runą w dół doliny, nad którą się wznosi. No, tutaj coś ciekawszego się szykuje. Mamy dalej ten sam model. A, już jest inna amunicja, to jest kamienna ta amunicja. Okrągły, kamienny pocisk. Dobra, sobie od razu załadujemy. Czyli nie jest ta amunicja rozpraszająca. Wow, jak oni to tam zbudowali? To wygląda dosyć ciekawie, ale to jest solidna konstrukcja, proszę bardzo. Kamienna podstawa i dopiero... aha, widzę tą kładkę. No to fajnie, będzie tutaj ciekawie. Trzeba będzie maszynerię moją piekielną ustawić. Najpierw sobie kierunek zrobimy. Zdecydowanie, tak, i na strzałkach. To znaczy nie na strzałkach, bo jak mówiąc na strzałkach mówię o wsadzie, tak? Nie na strzałkach. Strzałki działają? Nie, nie. Na wsadzie po prostu, dobra. Okej. I teraz wydaje mi się, że trzeba będzie bardziej, chociaż nie wiem, może tą drewnianą górę rozwalić, czy podstawą się zająć. Może się zająć podstawą. I spróbujemy tak. Ciekawe jakbym... Ciekawe, czy trafię w okno. Spróbujemy. Może się uda. Zobaczymy. Pierwszy strzał. Tutaj widzę, że nie ma jakiegoś presji czasu. Nikt na mnie nie szturmuje, tak więc można sobie popróbować, tak? Dobra, strzelimy. I to, co lubią te krysy najbardziej. A ja chciałem w okno trafić. Nie trafiłem w okno. Dobra, powtórzmy jeszcze raz. Powtórzmy jeszcze raz strzał. I zobaczcie. Po odpowiedniej stronie jest wreszcie amunicja. Jak to cieszy. Zobaczcie, no teraz tylko pyk i nawalanka non stop, co nie? Dobra, lecimy z następnym strzałem. Takie samo koordynaty. A nie, czyli jednak chyba trzeba będzie zmienić. Dobra, nawińmy tu. Załadujmy i troszeczkę obniżmy. Zdecydowanie obniżmy. Może nie troszeczkę. Ale nie, mam takie wrażenie, że jest jak gdyby jakieś poprawki chyba trzeba na wiatr albo nie wiem na co. Dobra, no to obniżmy sobie troszeczkę, tak niby pod okno, z mojej perspektywy to tak wygląda, zobaczymy, czy to tak, może trzeba wziąć poprawki takie rzeczywiście, zaraz zobaczymy, a nie, teraz dobrze było zrobione, ogarnięte, no to nie wiem, dobra, powtórzymy to, ten strzał, bo... Widzicie, tutaj teraz w beton, znaczy w beton, no w kamienną podstawę teraz strzelamy, to zobaczymy ile trzeba razy uderzyć, żeby przebić się. O panie, to jest naprawdę poważne wyzwanie tutaj, tak więc chyba za chwilę rzeczywiście tylko i wyłącznie w tą podstawę będziemy ładowali, to może tutaj zająć trochę czasu. O jak ładnie się obruszyło, dobra. Spoko. Czyli, już wiem, ustawić sobie jeden punkt i nie zmieniać tych ustawień, skruszyć opór poprzez kilkakrotne uderzenie. Tylko teraz sobie tak, w podstawę będziemy bili, tylko podstawa może być niesamowicie gruba. No ale dobra. Czyli tak, kilka uderzeń, jedno, pierwsze uderzenie. Jest. Ale jak gdyby mały efekt. Ale to jak mówiłem, tutaj trzeba będzie skruszyć ten opór. To nie jest taka już prosta konstrukcja drewniana, że uderzysz byle jakim kamieniem i... Oj, 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 nic, zero reakcji. Może tam jest za grubo, może to jest skała, może to nie jest element. No zobaczymy, jeszcze raz. No w ogóle zero reakcji. Mi się wydaje, dobra, zaraz to zmienimy. Ustawienia, że za nisko uderzam. I to nie jest element budowy, tylko to jest podstawa i to... A podnieśmy troszeczkę o tutaj. Dobra, zobaczymy. Żeby później w ferworze walki wiedzieć, w co ładować, nie? Tutaj w ogóle zero efektu nie ma. Przeleciała ta kula. Nie wiem, o co chodzi. O nie, poczekajcie, troszeczkę jestem zdumiony, że w ogóle to tak sobie przeleciało. No nie wiem, dobra, następny raz. Ciekawe. No nie wiem. Coś tutaj chyba nie do końca tutaj tak fajnie jest. No trzeba będzie chyba od góry w takim układzie. Nie no, następnej amunicji już nie będę tutaj marnował. Może, wiecie co, może sobie przesuniemy i chociaż tą, tak, przesuńmy sobie trochę, o właśnie, w to i chyba na długość jesteśmy odpowiednio. Wydaje mi się. I pierwsza salwa w to miejsce. Jak to wygląda? Troszeczkę podnieść trzeba, bo jak gdyby na spojenie ładujemy teraz. No, jest tutaj już wyzwanie. Troszkę, chociaż nie rozumiem dlaczego tam się to nie przestrzeliło. Jak gdyby widać, że jest tam mur jakiś. Ale nic nie działało tam. Dobra, lecimy. Tutaj jest się coś obruszyło. Dobra, cały czas ładujemy w to samo miejsce. Dwa razy. Może dwa. Zobaczymy, jak za trzecim razem będzie. Tutaj nic. Nic się nie dzieje. No, powiem wam, że troszeczkę... zwątpiłem w metodę, ale nie, ona jest słuszna. Tak więc na trzy razy trzeba. Może wtedy, co tak przelatywało to trzeba było jeszcze raz strzelić? Ach, no wiecie, tak to jest. A dobra, nie załadowałem sobie. To jeszcze błąd takiego... Jeszcze takiego w treningu. Treningowy taki błąd mocno, że najpierw trzeba załadować. No dobra, wróćmy sobie. Jeszcze jedno uderzenie w podstawę zróbmy. Bo wtedy tylko dwa razy uderzyłem. Zobaczymy, czy to może coś zmienić. Bo wtedy, gdy przestrzeliłem... I teraz zobaczę, czy wtedy mi cierpliwości zabrakło? Tutaj widzę, że to się coś... Dobra. Spróbujemy trzy razy. To samo miejsce. Szybko, szybka akcja. Drugi raz. I teraz tak. No już tutaj ładowanie to już rzeczywiście szybko idzie. Teraz trzeci raz w to samo miejsce. Nie, nie ma jakichś efektów. No dobra. To w każdym razie cały czas tutaj trenujemy, dlatego cały czas się uczę. Dobra, teraz sobie przynieśmy to troszeczkę w górę w stosunku do tego, co strzelaliśmy. A w ogóle całą górę rozwalimy. Tak na wiwat sobie strzelę raz. Tutaj chyba raz wystarczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, całkiem solidnie. Wydaje mi się, że to powtórzymy, bo widzę, że dosyć dużo procentów uleciało. A więc to trzeba będzie tutaj zrobić. Nie wiem, jak ta gra oblicza to wszystko. No proszę bardzo. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja byłem, jak gdyby... troszeczkę mi zwiódł ten komentarz w pierwszym odcinku, żebym w podstawę ładował. A tutaj widzę, proszę bardzo, można tutaj elegancko. Tylko, że teraz sobie zmienimy troszeczkę kąt. Przestawimy. Dobra, delikatnie tylko skręcimy, o, w tym kierunku, wysokość mi się wydaje, odległość jest chyba spoko. I teraz, no, tutaj to solidnie uderzyliśmy, solidnie powtórzymy ten strzał. I teraz tak, czyli niekoniecznie w podstawę, niekoniecznie. Nie no, tak powinniśmy od samego początku, no i właśnie, cały czas się uczymy. Tak więc, tak jak myślałem, wieża szybko runęła, jej pozostałości będą górowały nad tym miejscem jako przypomnienie o naszej potędze. No dobra, przytrzymaj dowolny przycisk, tak więc spoko, ale co? Przejdź do punktu, a dobra, ten punkt jest za mną gdzieś. Ale nie ma go. Gdzie jest mój punkt? A jest tutaj. Chłopacy sobie stoją tutaj, dobra, spoko, jeszcze szybki list gołębiem wysłany, albo posłańcem. Dzięki skutecznemu ostrzałowi, który udało ci się przeprowadzić, oddziały królewskie dostały wolną rękę w przemieszczeniu się po tym obszarze. Ten sukces pozwoli nam zabezpieczyć kolejne terytorium. Wyrażamy przy tym głęboką nadzieję, iż moje, twoje, nasze pasmo sukcesów nie skończy się na tej misji. Chciałem z rozpędu już wskoczyć tutaj, na tą kolejną lokalizację, ale zorientowałem się, bo przeczytałem tam opis, że tam będzie budowa nowej kolubryny, w związku z tym chyba byłby ten odcinek za długi, w związku z tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W sumie fajne, dobre doświadczenia na tych dwóch przypadkach, tak więc niekoniecznie trzeba w podstawę bić. Punkty się po prostu zniszczyć. Jeżeli wiemy, że łatwiej się niszczy elementy drewniane, to je niszczymy po prostu i tyle. I patrzymy, jakie są efekty. I atakujmy elementy, znaczy jakieś budowle militarne, bo one mają zdecydowanie większy wpływ. To było zwłaszcza na rozdrożu. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku przejdziemy do wąwozu, bo ja tam już przed chwilą z rozpędu wbiłem, ale tam się szykuje grubsza historia, powiem wam, tak więc będziemy musieli trochę poczekać na następny odcinek oczywiście. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.